Leon, a ty co tu robisz? What did you say? I'm done with this shit. No także patrzcie, tu jest moje studio nagraniowe i widoczek. A teraz słuchajcie, jest pora to schować, do samochodu wrzucić i będę czekać do Wielkanocy. A żeby nie było, to oczywiście tak sobie powiedziałam, że Luna nie dość, że ma za mały koszyczek, bo ta ilość jajeczek to tu się nie zmieści, ale nieważne, patrzcie, kupiłam jeszcze takie coś, żeby właśnie dać jej koszyczek i tutaj już przygotowana będzie do prac ogrodowych. Więc taki mini koszyczek jeszcze zrobię. Tutaj królik czekoladowy będzie, jakieś rzeczy. Dużo tego. No, a plan jest taki właśnie, żeby pochować jajeczka czekoladowe do tych jajeczek kurczakowych. I tutaj będzie jakieś, wiecie, coś. Miałam plan, żeby właśnie nie same słodycze były, ale no zobaczymy. Jeszcze może dokupię jakieś spineczki, gumeczki, ale myślę, że i tak największy fan to będą te czekoladowe jajeczka. A teraz słuchajcie, jest kolejny dzień po tych już jajeczkach czekoladowych i pokażę wam, co ja mam. Ogólnie to są nudy, jesteśmy już tak po obiadku, która jest godzina, Leon. O Jezu, ile on już się spina. Tyle, ile upadków już mieliśmy, to o Jezu. On musi tam stać i trenować. Hej! Hej! No! Jej! Już tutaj siedzi Dziul. No! No bardzo, paluszka. Słuchajcie, chyba idą w ogóle Leonkowi ząbki tutaj na dole. Już dwie kreseczki widać. Ale to już 3 dni temu wyczułam, że coś jest, a teraz jest bardzo maruda. I miał 2 drzemki po pół godziny, to na Leona bardzo krótkie drzemki. No, już kotyś. Luna jest na podwórku, także my sobie tutaj chillujemy sami. Bo jak jesteśmy w strefie salon, kuchnia, to tam jest za dużo rzeczy niedozwolonych dla Bobasa i tam w ogóle nie da się w spokoju nic zrobić, a tutaj w miarę mogę sobie siedzieć. Zrobiliście mnie, że... I Leon sobie tutaj coraz trenuje wstawanie. I to jest też Leona ulubiona zabawka teraz. To jest taka w ogóle kostka z Little Dutcha i ona jest od roku chyba niby. No takie coś. Także Leona bardzo to interesuje, tak? A, ale kuchnia lepsza. Uczymy się wstawać, tak? Trzymam te drzwiczki, żeby on nie otworzył. I, bo już raz je otworzył i się nimi uderzył. Tak, Leon? Ej, także patrzcie, co my tu mamy. W końcu będzie podgląd na pana Leona, widzisz to? I w końcu zaczniemy Leona lulać w ten sposób, że nie będziemy z nim siedzieć w pokoju, jak już zaśnie, bo zazwyczaj robiliśmy to tak, że nie mieliśmy kamerki, więc jak było już wieczorne usypianie, to szybko kolacja, w ogóle niezła impreza i on już marudny, żeby wiecie, już jedna osoba jest uwięziona w pokoju, żeby lukać na Leona, bo tutaj jest taka przestrzeń, że jak ktoś jest w kuchni, totalnie by nie było jego słychać, więc mam w końcu elektroniczną nianię. To, co mieliśmy, taką po prostu kamerkę, co podgląd był w telefonie, to nam to padło i jest. I ogólnie to było połączone z internetem i coraz to siadało, a to wjedzie jak masełko. I szczególnie, że zaraz będzie większość czasu na podwórku, to no już się nie mogę doczekać. Dziś wieczorem jeszcze jedną drzemkę to zrobimy, ale Leon dziś jest taki marudny, więc wątpię, że to się przyda, bo Leon po prostu będzie spał pewnie na mnie. Patrzcie, kto tu się wdrapał. Hej! Dziedziul? No, także tak zrobimy i zaraz ja to rozpakuję i zobaczę. Ale to jest fajne, bo... Oleś! Bo nie trzeba do tego chyba internetu i nie ma żadnych konfiguracji i w ogóle tak jak było przy tej Xiaomi, co mieliśmy, tylko tu po prostu odpalacie i wszystko wam działa i macie podgląd. Jest ta kamerka noktowizyjna, czy coś takiego, że wiecie, że w nocy na luzie będzie widać Bobasa, także no, can't wait. I podobnież to będzie miało też zasięg właśnie, jak będziemy chcieli już na noc Leona położyć i to na chillu sobie bierzemy podgląd i jakby coś to dzida, biegniemy do niego i to będzie działać. A teraz tak sobie po prostu z Leonkiem
powiedzmy, że chillujemy, nie? Jestem z nim sama i byle przetrwać do wieczora. Nie wiem, czy u was też tak jest, ale u mnie najgorszy czas to jest właśnie ten taki po obiedzie. I o 17 to w ogóle on jest maruda okropna. I przetrwać do tego nocnego usypiania to jest masakra, a on teraz non stop by chciał chodzić, wstawać, przewalać się co chwilę i wksyk. No idziesz, idź, trenuj. Ach. No, a jak już przychodzi taka godzina, wiecie, 18, kiedy tak trzeba ogarnąć, ja mam tak w głowie, że trzeba ogarnąć wszystkie pokoje, czyli posprzątać u Luny zabawki, odłożyć na miejsce, żeby ona, wiecie, spała w czystej przestrzeni, no bo jak można spać, wiecie, w zabawkach? No jakoś tak mi się wydaje, że to nie bardzo się śpi. Trzeba u nas przygotować po całym dniu, tak ogarnąć, zebrać jakieś brudy, pranie, wrzucić do kosza na pranie i te sprawy, przygotować nawilżacz, żeby odpalić go na noc, wiecie, żeby zrobić taką czystą przestrzeń do spania dla Leonka, pozbierać jakieś graty niepotrzebne, uzupełnić pampersy, jak chusteczki mokre się skończyły, no to też przygotować je w te miejsce, żeby były pod ręką, przebrać Leona. O myciu to już nie wspomnę, bo to jest u nas wygląda chyba, że raz na tydzień oni są myci, bo po prostu częściej nie ma jak, no ciężko jest. Leon ogólnie uwielbia kąpielki, Leona w miarę częściej udaje się wykąpać, ale no, różnie to bywa. Więc no i przychodzi taki wieczór i ich trzeba nakarmić. Leonowi też już wjeżdża kolacja, więc jak jego posadzę do krzesełka i chcę zrobić sama kolację, to jest taki wrzask, on po prostu nie chce tam siedzieć w tym krzesełku, to jest jakaś masakra. Wszyscy wiecie, są na ogrodzie. No, ciężko to jest. Ja już wtedy jestem tak przebodźcowana, już mam takiego nerwa, że po prostu czasami wymiękam. Ostatnio w ogóle, jak mu robiłam kolację, on był krzyczał. Ja nie wiem, czy on już krzyczał z zmęczenia, czy z głodu, czy ja nie wiem od czego. Panie Leonie! Ale nagle zaczął mi się krztusić, czy nie, nie, on zjadł i zaczął tak krzyczeć, że wiecie, że złapał ten taki bezdech. I aż fioletowy się robił. Także, no, nie są łatwe te wieczory z koleżką. Ja liczę, że latem będzie łatwiej, będziemy chodzić z wózkiem na spacer, nie trzeba będzie go ubierać i się uwolnimy w końcu z tego domu. Nie, Leon, bo teraz wieczory to jest tragedia. Luna, im jest później, tym się bardziej nakręca, ją też trzeba nakarmić, jej trzeba umyć ząbki, przebrać w piżamkę, a ona, wiecie, wtedy impreza. I w tym samym czasie, powiedzmy, położyć Leona i Luneczkę, także no, zaraz się zacznie ten czas wieczorny. I już oczywiście, jak się Leona położy, to się czapuje przy nim. A on jak jest taką marudą, to ja po prostu... Ale wiem, że nie jestem w tym sama, ale to jest ciężki czas. Co, Leon? Chociaż z kolei wystarczy, nie wiem, mi wystarczy godzina, pół godziny, taka bez niego, tak? Już jestem nowonarodzona, jestem taka, chodź Maliuszku, tęskniłam, ale bez tego czasu to nie jest łatwo. Bo to, że się robi obiad, czy nie wiem, sprząta w kuchni, czy ogólnie ogarnia coś bez niego, to i tak nie jest odpoczynek. A niestety chyba tylko ostatnio taką formę odpoczynku mam, że pojechać na zakupy bez niego, sprzątnąć w domu, w łazience, kuchnię. Zrobić obiad, kolację. To jest mój odpoczynek. Ale jakoś dajmy radę. Męczysz już? Co żeś chciał robić? Jezu. No co? Co chcesz robić? Tak. Chcesz stać tak, żebym musiała cię pilnować? Bo zaraz się wywalisz, prawda? O to ci chodzi. W ogóle jeszcze dla tych, co nie wiedzą i uważają, że mamy w domu mają łatwo. Co to robisz, Leon? To sam fakt, jak są dzieci takie rączkowe jak Leon i trzymanie go na rękach non-stop, bo inaczej się drze, to jest jak siłka non-stop, bo on się tak wierci, tak różne figury robi, że to siedzisz i się pocisz z nim, bo po prostu wiecznie musisz być napięta. Bo on zaraz coś spierdzieli, on zaraz sam spadnie i w ogóle, to jest niezła siłka. Same siedzenie z dzieckiem, to jest siłka.
Leon, Luna, to cię zatłuczę, jak zobaczy, co mu zrobiłeś z kolorowanką. Wiesz? Boże, Ania, ha, ty do mazaczków, nie. Nie. Nie ma tego. Nie wolno, kolego. Ja się liczę, że kamera nam pomoże. Że w ciągu dnia Leon nauczy się spać sam w ciszy. Już. Na drzemkę? No to chodź. Ludo. No, patrz przez okienko i zasypiamy. Patrz główkę. Op, op, op. A może pielucha na główkę, co? Op. O Jezu, o Jezu. No, już, już. Kładź główkę. Hej, osioł, osioł. To jest w ogóle? No, hej, co? Na co tam patrzysz? Jezu, Lunę zobaczył się z okna na samochodzie do... Barwie. Leon nagle przestał być śpiący, bo przez okno zobaczył luneczkę. Zobaczcie, tam. Tam śmiga luneczka. Czemu ona śmiga sama? Bo dzisiaj jest jakiś taki do dupy dzień. Bo mam umyte, wyprostowane włosy, a jakoś wyglądam tak nie bardzo. Co nie, Leon? Luneczka to teraz cały dzień by mogła na podwórku siedzieć. Jest nawet zimno, a ona nie, jej nie jest zimno. Przepraszamy za jakość filmu, ale to jest realistyczny dzień z nami. Wieczór z nami. Tak, Leon? Ty, cudziaku! Ale patrzcie, jak na Lunę patrzy. I tutaj, że mu zasłaniam, bo chcę na Luneczkę patrzeć, tak? Lunko, da się ciebie położyć spać? Jest czas na jedzenie Lona. Leon, wcina, ja nie się patrzysz. Halo? Leon, to nie ma jedzenia. Koniec. Nie wiem, o co chodzi, że Leon teraz podziwia sobie pierś zamiast jeść. On je, je, je i nagle taki i się patrzy. I ręką w ogóle żyletki by mi powbijał w tą pierś. Także czasami powiem wam, że idzie z nim zwariować i z karmieniem tym piersią. I na przykład mi się nie podoba coś takiego, że on już jakby pokazuje bardziej, że chce to jeść. W sensie z jednej strony to jest zabawne, a z drugiej strony mnie to przeraża, że on sobie będzie, jak czasami się słyszy, że są takie dzieci, nie wiem, 3-letnie i podchodzą, bo dalej są karmione piersią i podchodzą, wyjmują sobie same tą piersi. To ja bym tego bardzo nie chciała. Także zobaczymy, ale ostatnio Leon w ciągu dnia dużo więcej je z powrotem tej piersi, bo jak rozszerzaliśmy dietę i już tak porządnie mu zaczęłam rozszerzać dietę, to on zaczął jeść może raz dziennie, a teraz z powrotem jakoś ze 3 razy dziennie je mleczko, ale z kolei w nocy mam wrażenie, że się wydłużył ten czas godzinny pomiędzy jedzeniami, że je tak nie wiem jakoś... Już o północy nie zawsze je, bardziej to już jest pierwsza godzina, a później jakoś tak o 5:00, także jest nadzieja. Także teraz mamy godzinę 15:00, Leon miał drzemki dzisiaj już 2:00, o 10:00, tak po 10:00 i spał z pół godziny i około 13:00 też spał z pół godziny. Normalnie ma... Słuchajcie... Nawet nie da mi dokończyć koleżka, jakie są z drzemkami, ale zjadł i nagle już się wyspał. Już nie jesteś senny? Chciałam powiedzieć, że u nas drzemki teraz ostatnio wyglądają tak, że ostatnio jakoś tak przez cały tydzień były po 2. I miał jakoś tak, nie wiem, o 10, 11, a później kolejna drzemka około 14 i zazwyczaj tak do 16 ona trwała, albo od, nie wiem, albo do 15 i to już była ostatnia drzemka. On już później spać szedł około 19, 20 czy 21. Oj, co ja sobie tutaj roztropałam. I w ogóle wymieniłam pampersy, w sensie nadal mam pampersy, ale więcej sztuk mam pieluchomajtek. I słuchajcie, nie wiem, czy to jest łatwiejsze do zakładania.
Słuchajcie, powiem wam, że Leon miał godzinną drzemkę sam w pokoiku i z kamerką, także no nie wiem, czy to był plus pierwszego użycia, ale wypas ta kamerka. Także będziemy jutro dalej testować. Oj, włączyłam? Aha, okej, to przez przypadek, czy jak? I teraz zabieram się za ogarnianie, bo Rafał myje z luneczką ząbki, a ja będę tutaj ogarnę do spania.